do baru i tam załatwimy kolejny interes. Z Harem najpierw pogadamy. How can I help you? I want to ask about something. Harry, you know everyone around here. Would you happen to know someone who can make a key? Well, I'm not sure if he's the man for the job, but Mark here has a few skills. Just ask him. All right. Thanks. May I bother you for a moment? Well, if you must, but not for long. I've been getting some good hands. I need someone to make a key for me. Harry said you can do it. A key's no problem. Give me the original and I'll bring it back with a copy in a little while. And it's for free. I'll just assume it's part of our deal today. Dostajesz 30 funtów, to nic dziwnego. I only have an imprint. That's going to be a lot harder. I've never tried it with an imprint before. Just give it to me and pick up the result in an hour or so. I'll see what I can do. Good. Here it is. See you later. I can see you wasted little time spending my money. It's mine now and I'll spend it however I want. I have no problem with that. Did you have enough time to do what you needed? Yes, I did. But maybe you could have rung a bit earlier. What were you doing down there anyway? That's none of your business, really. Yeah, I've got no problem with that. If you need something again, you know where to look for me. No to... Znowu do Hermana. Może już te zdjęcia wywołał. Oby. To nie chcę tak na darmo łazić, ale możliwe, że nie wywołał. Czasem tutaj trzeba kursować po 2-3 razy, zanim to zrobią Margi i ten Herman, co trzeba. Yes? Samuel Gordon, I need to speak to you. Yes, come in. I am down. Dobra, już wiem, że jesteś w kostnicy. Po co te uprzejmości za każdym razem? Czy mógłbym z tobą gadać? Przechodź do konkretów, chłopie. Yes, I'm listening. Have you developed that film for me? Not yet, Gordon. I have work to do. Come back later. To lepiej się pospiesz. No nic, idziemy, może Mark nam klucze już załatwił. Oby. Takie krążenie na darmo to wcale mi się nie uśmiecha. What'll it be, sir? Have you seen Mark around? No, he hasn't shown up yet. He's probably got some work to do. What are you looking for him? Not really. Just asking. Jeszcze nam klucze dorabia. Znowu Herman. No jak teraz nam nie wywoła tych zdjęć, to się ostro pokłócimy, tak czuję. Yes. Samuel Gordon. Please, I need. Yes. Wybaczcie, że przyspieszę te kwestie, ale to już znamy na pamięć, bo już trzeci czy czwarty raz. Czwarty. To samo mówią. No Herman, lepiej żebyś się spisał dobrze. Doctor, can I? To też znamy. Yes. Doctor,
Have you got those photos ready for me? Sure, I have put them on top of the sink over there. Thanks for your time. No. Jedna rzecz z głowy, dostają klucze. Bottom is stained, probably by dried blood. No, tu jest to pudełko. I'll put the pictures in my diary. No to pora, żeby je obejrzeć, te fotki. The symbols are much alike, only with a different symbol in the center. Czy ja wiem, czy są podobne? Dla mnie są zupełnie inne, tylko ta otoczka. Powiedzmy, że są z tej samej parafii, to znaczy no... dotyczą tego samego, ale jednak symbole są zupełnie różne. Więc to trochę takie oględne sformułowanie, że są bardzo podobne do siebie. W każdym razie idziemy do Marka, i nie do Marka, do pubu, do Harego. Zobaczymy, czy Mark już załatwił sprawę z kluczem. A Marka nie ma, ale Harry może coś wie na ten temat. How about a pipe for Mr. Gordon? No thanks. Maybe later. Have you seen Mark around? No, he hasn't shown up yet. He's probably got some work to do. Are you looking for him? Widzicie, to jest najsłabszy punkt moim zdaniem tego drugiego rozdziału. Just asking. To są te wady, o których mówiłem, że niektóre rzeczy są tu denerwujące, mimo że gra jest sama w sobie bardzo grywalna. Ale takie czekanie, jakby tego nie można było zrobić za pierwszym razem. I spójrzmy, co teraz się stanie. Wyszliśmy tylko z pubu i weszliśmy, i co się okaże. Change your mind about the dinner. My Mary makes some wonderful meals. Everyone around here will tell you that. I believe you. I'm just not hungry yet. I would like to ask a couple of questions, though. Okay, feel free. Have you seen Mark? He was supposed to wait for me here. Aye, he popped in just a moment ago, but went somewhere right away. But he's left this key. Ciekawe, jak go przegapiliśmy, że tu wszedł. Zostawił klucz, jak my tylko wyszliśmy na chwilę z pubu. Wróciliśmy od razu. A w tym czasie Mark jakoś przeniknął. Może jest jakieś tylne wejście, co? No nic, takie paradoksy. Paradoksy świata gry, jak to nazywam. Dobra, mamy klucz. Mamy klucz. Weksel też mamy przecież już. Skoro mamy weksel, to pójdziemy do Mareja i powinien nam dać ten przedmiot. Oh, it's you again. Have you come to buy something? I don't know yet. I'll have a look around first. Sure, just don't touch any of my stuff. Nie dotykaj, bo się rozlecą. Takie stare. I'd like to redeem the object we talked about, Murray. Surely you remember you must present a valid bill of exchange. Don't worry, I have it. Here. Yes, everything seems to be all right. It's £40, sir. Didn't you say 35 at first? Oh, you're right. Excuse me, I've made a mistake. Sure. I'll go get it for you right away. Samuel jest bardzo rozrzutny. 30 funtów dla Marka, 35 funtów dla Mareja. Musi mieć dużo pieniędzy.
Bye. No to teraz połączymy to, te dwie części. I pójdziemy do, bo mamy klucz, więc udamy się do Hermana. On tam pewnie w swoim domu przebywa. Ale pamiętamy, że zamykał kontener. Jest ten klucz na kontenerze na śmieci. Użyjemy i zobaczymy, co tam w środku się znajduje. Jeśli oczywiście Mark nie spaprał roboty swojej. No i co? Nie spaprał. Co to, ludzkie szczątki chyba? Stink of decaying flesh is forcing tears into my eyes. Gniące mięso. Disgusting. Zgadzam się. Co tutaj jest? Torby, ubrania. Tied up bags, oozing blood. I'm not touching that. Aleś wrażliwy. Czaszka, ble. Zamykaj to już. Jeszcze szkielet. Chyba nie trzeba go przeszukiwać, nie? Dobra, wyłażę ze zbliżenia, bo zaraz tutaj zabrudzę klawiaturę. Mamy ubrania Henry'ego wrzucone. Zbadajmy je. Coś twardego w środku, wewnątrz. Pamiętamy czarną wieżę i nóż. Ten mechanizm, więc nożem przetniemy jakieś kieszonki ubrań. Znaleźliśmy klejnot. Połączymy z przedmiotem i mamy już chyba całość. Trzy części jakiegoś artefaktu. No właśnie. I teraz jest bardzo dobry moment na zapisanie gry i na zakończenie nagrywania na ten dzień już chyba. Bo w kolejnych odcinkach będziemy już wędrowali do kościoła w Wormhill i w inne ciekawe miejsca, których jeszcze nie odwiedziliśmy. Będzie ciekawie, zobaczycie coś nowego, więc zapraszam do oglądania tych, którzy się jeszcze nie znudzili moim komentarzem. Do usłyszenia.